Zapraszam na podcast Pogadajmy o Grecji. Pogadamy? Kalimera Grecos to jest nasz podcast, który nazywa się Pięknie Pogadajmy o Grecji. Podcast, który ma zachęcić Państwa do tego, żeby do Grecji wyjeżdżać, wybierać różne regiony i korzystać z Grecji, bo jest to najpiękniejsze miejsce na Ziemi. Mówię to ja, wielbiciel Grecji jeżdżący tam od kilku 10 lat. Wybieram różne miejsca i uważam, że wszystkie są fascynujące. Chcę się dowiedzieć teraz od naszego gościa, dlaczego właśnie on wybrał Grecję. Naszym gościem jest Tomasz Jamros, który posiada trzech synów. W wieku? 4, 4 i 6 lat. Czyli bliźniaki są. Tak, bliźniaki. Brawo, gratuluję. Dziękuję. Jeździsz do Grecji? Ile razy w Grecji byłeś? W Grecji byłem w sumie około sześciu razy, może. Zawsze z rodziną? Nie, z, z rodziną byłem dwa razy. Znaczy, z dziećmi byłem dwa razy, a z żoną byłem w sumie trzy. I teraz w tym roku będziemy czwarty raz. Czyli znowu jedziesz do Grecji? Tak, tak. I dokąd tym razem? Hmm, tym razem na Kretę. A, cudownie. To jest, to jest najpiękniejsze miejsce na świecie. Zobaczymy, czy, się, czy, czy powiesz to po powrocie. E, wiemy, że wygrałeś konkursy w, w Grekosie, brałeś udział w konkursach, które e, czym cię nagrodziły? To były vouchery. Vouchery do wykorzystania na pobyt w Grecji. A konkursy polegały na czym? Hmm, należało. Ten pierwszy lata temu, z tego co pamiętam, należało po prostu o Grecji coś nagrać, zaśpiewać, napisać. Forma była dowolna. Ja wtedy, z tego co pamiętam, to zrobiłem te Śpiewałeś. Tak, o Korfu. Matko Boska. O Corfu. No Chcę to zobaczyć. Lepiej nie, lepiej nie. Grecja, korpus, słońce, zabawa, życie bez stresu, wieczora do rana, taniec, może drinki, zielanka, piękne widoki i szklanka, basen, zwiedzanie, wchłaniam tacyki. tańczę jak wariat do pięknej muzyki, opalam klatę i wcinam musakę, oglądam nią niebłękitny A drugi konkurs? E, drugi konkurs to było całkiem niedawno i to była relacja z mojego pobytu w Kefalonii, e, z ubiegłorocznego pobytu. Chcemy się dzisiaj w rozmowie z Tobą skupić na rodzinnych wakacjach. Mhm. Masz trójkę dzieci, to już jest wyprawa, to ja powiem Ci, że myślę, że szykowanie do tej wyprawy nie jest łatwe. Chcemy się dowiedzieć, jak się spędza rodzinne wakacje w Grecji. Wybraliście Grecję na wakacje z chłopakami? Dlaczego? Bo jest pięknie, bo jest miło, bo jest ciepło, bo jest bezpiecznie? Dlaczego? No, wszystkie te elementy, które wymieniłaś, jest po prostu ładnie, jest, jest to po prostu sprawdzone rozwiązanie. Czyli Grecja, jak dla mnie, zawsze się sprawdza. Jest pogoda, jest dobre jedzenie, jest miła atmosfera. No, jest też blisko, no bo lot nie trwa zbyt długo. A jest to ważne przy trójce dzieci, żeby jednak nie lecieć jakieś 10 godzin gdzieś. Yy, no, co jeszcze? No, Mili ludzie, podejście Greków do dzieci. No właśnie, e... kochają dzieci, dzieci nigdy im nie przeszkadzają, tak. wręcz przeciwnie. Tak, dokładnie, to nieraz mieliśmy takie sytuacje, że my się bardziej spinaliśmy gdzieś e... i ci Grecy to widząc jakby nas, dawali nam do, do zrozumienia, żebyśmy się tak nie spinali, żebyśmy po prostu wyluzowali, nie? bo to jest normalne, dzieci są żywe. I mają, mają biegać, tak, jest, rozrabiać, tak byle nie męczyły kota. Tak, jest. Staramy się, żeby nie męczyły kota. A mówiąc zupełnie poważnie, to no na przykład w każdej tawernie i w każdej restauracji, kawiarni greckiej jest menu dla dzieci, też możliwość, żeby dziecko w restauracji było równoprawnym tak. klientem. Ale o tym o jedzeniu pogadamy za chwilę. Jaki rodzaj wakacji wybieracie? Jedziecie do hotelu, bo to jest najwygodniejsza dla rodziny forma? Yy, tak, jeździmy do hotelu, dlatego że jest to wygodna forma. Wybieramy taką opcję z, z wyżywieniem. Aczkolwiek nie jest to dla nas takim wyznacznikiem, bo i tak często jest tak, że jeździmy, zwiedzamy i te posiłki jemy gdzieś w innym miejscu. Aczkolwiek no miło, miło mieć ten posiłek jednak wracając na jakąś kolację czy rano śniadanie. Yy, po prostu przy, przy dzieciakach nie chciałoby nam się jeszcze przygotowywać tych posiłków, a, a dzienne sto stołowanie się gdzieś w restauracjach no też... Swoje kosztuje. Tak, dokładnie. A tu jest wygoda po prostu. Tak, Przez wygoda. Przede wszystkim wygoda. A wybieracie hotele patrząc na tę ofertę dla dzieci, czy jest tylko z własnego punktu widzenia, żeby ładnie położony, żeby w fajnej miejscowości? Czy ta oferta atrakcji dla dzieci jest dla was bardzo ważna? Jest ważna, ale nie jest decydująca, mm. bo jesteśmy rodziną taką jednak aktywną i nie stawiamy na, na to, że będziemy jakby cały czas w tym hotelu. Czyli fajnie, jak są jakieś zjeżdżalnie, baseny, ale nie musi to być jakiś aquapark. Wypasione, tak jak niektórzy moi znajomi, dla nich to jest po prostu numer jeden. Jeżeli jadą z dziećmi, musi być po prostu sporo zjeżdżalni, animacje. Jest, jest to fajny dodatek, ale nie jest to dla nas wyznacznik, bo i tak wiemy, że jakoś zorganizujemy dzieciakom ten czas. A wy z animacji dla dzieci, czyli specjalnych zajęć, korzystacie też? Yy, tak, korzystamy. To zależy też, bo bardzo często jest tak, że my wyjeżdżamy na początku sezonu. Bardzo wcześnie i czasem zdarza się tak, że te animacje jeszcze nie są uruchomione, ale czasem jest tak, że te animacje już są, to wtedy korzystamy. Mówisz, że jesteście rodzinną aktywną. Co to znaczy? Nie siedzicie tylko w hotelu przy basenie, rozumiem, tylko, tak. tylko co robić? Przede wszystkim preferujemy, preferujemy morze, także no, zazwyczaj te hotele są blisko morza. Także tak pół na pół sobie siedzimy nad tym basenem, chodzimy nad morze, żeby dzieciaki sobie mogły pobudować, e, coś w piasku na plaży, ale też staramy się wypuszczać samochód i objeździć te wyspy, zobaczyć takie najważniejsze rzeczy. No, nie wszystko jakbyśmy, to już nie są czasy, kiedy byłem, nie wiem, kawalerem, gdzie można było jakby od, no, od rana do, do wieczora wieczora podróżować. Tak, oczywiście. dokładnie, wszy zobaczyć wszystko. No, tutaj wybieramy takie najważniejsze, fajne rzeczy. I musimy to połączyć, taki dzień wycieczkowy musimy rozłożyć tak, że w trakcie dnia jest jakaś przerwa dla dzieciaków, jakiś plac zabaw, czy nawet gdzieś odbijamy na plażę, żeby chwilę dzieciaki sobie... Przerwy przykurzą. zrobić. Tak. E, czy dzieci, czy myślisz, że w ten sposób uczysz dzieci e, takiego aktywnego życia na wyjazdach? Bo chyba trzeba zacząć od małego, żeby wiedziały, że nie tylko siedzimy w jednym miejscu, ale patrzymy, gdzie przyjechaliśmy, co jest ciekawego do zobaczenia. No... Tak, próbujemy im zaszczepić taki, taki model wypoczynku. Udaje Aktywny. się? Y, udaje się. Y, mój starszy syn już jakby, no, on ten model już praktycznie przejął, tak? On może zwiedzać pół dnia, może chodzić, można mu obiecać coś, loda i, i on będzie chodził. I na końcu po prostu jak mu damy tego loda, on... on Czyli powierza, przekupstwo stosujesz po prostu. Tak, przekupstwo. Dla Lodowe niego to jest, przekupstwo. Tak, dla niego to jest udany dzień. No, bliźniaki, z nimi było trochę cię, ciężej na początku. One mają, oni mają trochę inne charaktery i oni tak bardziej na nie, ale z roku na rok jest łatwiej. Przechodzą większe dystanse, możemy troszkę więcej zobaczyć. Także myślę, że. Że też jakby ten model podróżniczy przejmą. Skąd wiecie, gdzie macie pojechać? Co warto zobaczyć? Czy korzystacie z przygotowania, które sami robicie przed wybraniem się w to miejsce? Czyli przygotowujecie się do wyjazdu? Korzystacie z pomocy rezydentów, którzy wiedzą, co należy zobaczyć, co będzie też atrakcyjne dla dzieci? Skąd Wasza wiedza? Przede wszystkim miejsca y, początkowo wybieramy tak, y, filozofia, filozofia jest tego taka, że jedziemy w miejsce, gdzie jeszcze w ogóle nie byliśmy, czyli mm. jakaś wyspa, na, na której się jeszcze nie pojawiliśmy. Jest tego tak dużo, że… Jest czym podróż, wybierać. Już, tak i szkoda czasu jeździć dwa razy w te miejsca. No, jak, już, jak już zobaczymy dużo rzeczy, to będziemy wracać w te najlepsze. Jak już wybierzemy sobie te miejsce, no, wtedy ja siadam przed komputer. Na początku sobie robię takie rozeznanie, która strona wyspy jest jakaś mm. bardziej atrakcyjna, mniej lub bardziej imprezowa. E, jakie są główne miasta do zobaczenia i tyle na początek. Potem gdy już jesteśmy na miejscu, oczywiście zawsze takim obowiązkowym spotkaniu jest dla nasze te pierwsze spotkanie z panią mm. Rezydent, ona też tam zawsze zarzuca kilka takich ważnych tropów. Ja sobie to potem sprawdzam, co według mnie warto zobaczyć, co by mnie mogło zaciekawić, co nie? No i tyle, no jakoś tam to nie wygląda tak, że tak jak mówiłem, że maksymalnie po prostu zwiedzamy wszystko, tak, do, tylko do, do, do może tak. Często to jest tak, że jesteśmy gdzieś na tydzień, to też nie chcemy z dzieciakami po prostu. Chcemy też troszkę odpocząć, nie? Oczywiście. Czyli musi być taki balans. Czyli jest jakiś dzień podróży i dzień tak, odpoczynku tak, tak. bez szaleństwa. Dokładnie. Jakie kierunki wybraliście z dziećmi? Z, z dziećmi, a więc tak, pierwszy raz z dziećmi byliśmy w 2020 roku na Rodos. To było jeszcze czasy pandemii i. To był w ogóle już przełożony wyjazd, bo na początku było tak, że to wszystko było pozawieszane, odwołane. Dostaliśmy tam voucher, tak jak biura niestety musiały robić. Dostaliśmy voucher i wykorzystaliśmy go w 2020 roku. Też byliśmy tacy trochę pełni obaw, jak to będzie, bo to wszystkie te obostrzenia, ale okazało się, że wszystko było w porządku. Yy, dzieciaki, bliźniaki miały wtedy rok. O! Tak, a starszy syn miał 3 lata, także było to dla nas. Panie to hardkor był chyba. No nie było tak źle. Nie było tak źle. Ale małe dzieci tak naprawdę. Tak. Dzieci małe. Na szczęście, tak jak mówię, lot do Krycji trwa zawsze te dwie godziny, gdzieś tak mniej więcej. Także jakoś ten lot zawsze idzie im, idzie ich jakoś zająć, powiedzmy. No to wytrzymają. Jest, tak, wytrzymają. Z, wiem, że dla rodziców zawsze ten lot to jest taki Stres. stresujący moment. Masakryczne. Tak, ale już teraz po tych kilku latach, jakby wrzuciliśmy na luz i no, trzeba to po prostu przeżyć. Dzieciaki też już się zachowują lepiej w tym samolocie. No i jest to do przeżycia, tak? Każdemu rodzicowi. Znaczy, rodzice nie powinni rezygnować z podróży. Ze względu tylko na, na, na ten lot, nie? który dla, dla, dla wielu może być stresujący. Naprawdę, ten lot trzygodzinny maks, prawda? Tak, tak. Jest do wytrzymania no, dla dzieci. Często jeśli jest rano, go przesypiają. Tak. Nie, nie jest to aż tak męczące jak podróż do Tajlandii. Dokładnie. E, dobra, teraz te kierunki czyli RODOS. RODOS. Yy... Celowo wybrany na pierwszy wyjazd? Mm, nie. To znaczy. Celowo tyle, że gdzieś tam znajomi byli na Rodos, polecali. I no, Rodos jest taka wyspa, jedna z bardziej, przynajmniej dla mnie znanych. Gdzieś tam ta nazwa jest, często pada, jeżeli chodzi o Grecję. I po prostu nie byliśmy, to mówimy, no to niech będzie Rodos, nie? I okazało się to dobrym wyborem. Było, no, było bardzo ładnie, tak? Jeżeli znaczy W przypadku Grecji zawsze można to powiedzieć, właściwie jeszcze... Na tylu, w tylu kierunkach, gdzie byłem, jeszcze nigdy nie było czegoś takiego, że. Z, byłeś zawiedziony. Tak, tak, że byłem zawiedziony. No tak, jak mówię, to jest, to jest pewniak, tak? To jest taki kierunek, gdzie no, według mnie nie może się nie udać. Na Rodos. czy byliście w jednym miejscu, czy też podróżowaliście? Podróżowaliśmy. Z tego co pamiętam, wtedy wynajęliśmy. Bo wtedy byliśmy tydzień i samochód wynajęliśmy na dwa dni, czyli tak nie za długo, aczkolwiek coś sobie tam. Zwiedziliśmy. Te małe dzieci to, to, jeszcze troszkę za małe na to zwiedzanie. Tak, dlatego to było tylko dwa dni. Dwa dni. Dwa dni i. Dla siebie właściwie to zrobiliście. Tak, troszkę. dokładnie. Dwa dni i to było też w takim, tak bardzo y, mało intensywnie, tak. Czyli gdzieś tam sobie po śniadaniu wyjechaliśmy, zrobiliśmy przystanek, jakiś plac zabaw, coś z, zobaczyliśmy sobie stolicę. Y, Także to było no, faktycznie bardzo spokojnie, bo tak jak mówisz, dzieciaki były małe, no, tutaj nie chcemy ich terroryzować Umęczyć. naszymi pasjami. Oczywiście, oczywiście. No, czyli te dwa dni na zwiedzanie samochodem wtedy, jak pamiętam, wystarczyły. To była pierwsza wycieczka dzieci do ciep takiego ciepłego kraju? Do takiego ciepłego, tak. I jak dzieci się tam zachowywały? Czym się zachwyciły? Morzem, plażą, piaskiem, dużą piaskownicą. Dla nich to zawsze morze, morze, piasek, budowanie, budowanie zamków. To dla nich przede wszystkim jest ważne. Lody, frytki. Czyli podstawowa atrakcja. Więcej im nie, nie, nie potrzeba. Nie potrzeba. Tak. Czy wy jakoś specjalnie chronicie dzieci w tym gorącym klimacie, gdzie jest bardzo ostre słońce? Bo, bo to jest mhm. też istotne, żeby się do tego do tej części tak. przygotować. No przede wszystkim oni mają w Grecji zawsze takie jednoczęściowe... Jakby, ubranka. Takie ubranka kąpielowe. Ubranka kąpielowe, chroniące tak. ciało przed tak. ostrym słońcem, ale w w momencie... też mogą się moczyć w nim, w tak, tym tak, ubranku na okrągło. Tak, dokładnie. A to... twoje dzieci są pływająco, łażące po wodzie? Hmm, czy pływają, pytasz, Ta, tak? Czy ostrożne, czy wchodzą w ogóle do morza chętnie? Wchodzą, ale raczej przy brzegu się trzymają, także... Tutaj... Czyli zabawa. Tak. Zabawa w, w tak. wodzie. Torodos Czym was zachwyciło najbardziej? Rodos. Czym nas zachwyciło? No, przede wszystkim przede wszystkim zachwyciła nas harmonia jakby tej architektury z, z, z przyrodą. Tam nie ma, tam nie ma takich molochów hotelowych. Przynajmniej tam, gdzie byliśmy te hotele są zawsze małe. Albo to są takie jakby troszkę większe wille. Mm. Taka jakby nic po prostu się tak nie rzuca w oczy, nie razi, tak? Jest to wszystko takie harmonijne. Te piękno, przyroda, zapachy, po prostu gdzieś, jak gdzieś jedziemy, czuć te kwiaty. My często, tak jak wspominałem, jesteśmy na początku sezonu, gdzie to wszystko kwitnie. Kwitnie dopiero. jeszcze, tak. upał nie, nie wysuszył wszystkiego. Tak. Także ta, można powiedzieć, późna wiosna jeszcze w tej Grecji zawsze nas jakby zachwyca. Na początku sezonu, czyli kiedy wjeżdżacie? Maj? Czerwiec, maj, początek czerwca? Maj. W tamtym roku byliśmy nawet na końcówce maja w Kefalonii. Nieraz to jest czerwiec. W tym roku akurat pojedziemy w po tydzień po majówce, czyli to będzie początek maja. No, taka połowa maja. Mniej turystów? Tak. Nie taki upał? Dokładnie. Więc dla Mówię dzieci przyspokój. i dla rodziny idealnym, dopóki nie masz szkoły, idealny moment, tak. żeby wyjeżdżać. Zachwyciliście się tym RODOS do tego stopnia, że jeszcze tam wrócisz, czy, czy już masz to zaliczone? Póki co mam zaliczone, ale tak jak powiedziałem, jeżeli zobaczę wszystkie najważniejsze wyspy, najładniejsze, to być może wrócę, bo RODOS była ładną wyspą. Nie wykluczam powrotu. Byliście na Prasonisi? Nie. Plaży między dwoma morzami, gdzie latają wszyscy na wszystkim, co się da. Nie, bo często jest tak, że jak zwiedzamy, bardzo często są polecane różne ładne plaże, ale trochę jest nam szkoda czasu na te plaże. Kilka razy zobaczyliśmy różne polecane plaże, ale to jest tak, że my tam się pojawiamy na godzinkę, dwie, żeby tak odsapnąć i jedziemy dalej, ale plaże to nie jest coś, co po prostu... Co zwiedzacie tak. najchętniej. Tak. To Kefalonia. Kefalonia, piękna, zielona wyspa. Tak, bardzo górzysta. Bardzo górzysta, ale tak. bardzo też atrakcyjna. E, ciekawsza niż Rodos według ciebie? Ciekawsza pod tym względem, że bardziej według mnie taka dziewicza, e, taka, można powiedzieć, nieodkryta. Przynajmniej nie znałem wcześniej nikogo kto był na tej wyspie znaczy pośród moich znajomych także była to dla mnie taka trochę zagadka co tam zastanę tam pan w biurze podróży powiedział nam że jest to wyspa na której czuć jeszcze takiego prawdziwego greckiego Grecji. ducha no ja sobie pomyślałem że oczywiście zawsze tak mówią w biurach, turyst... w biurach turystycznych ale okazało się że jest tak faktycznie tam mieliśmy sytuację takie że sobie siedzimy na plaży a nagle pan ze stadem owiec przychodzi przez tą plażę ta baza turystyczna wydaje mi się, że nie jest tak, i to jest dla mnie plus, że nie jest tak rozbudowana, rozbudowana tak, to, to jest akurat coś pozytywnego. Nie było takiego natłoku turystów, no i przede wszystkim te góry mnie zachwyciły, jak sobie jeździli, bo tam w Kefalonii byliśmy aż na dwa tygodnie, z czego tydzień mieliśmy samochód, także wyspę zjeździliśmy wzdłuż i wszerz i faktycznie te góry robią wrażenie. Takie czasem można powiedzieć aż księżycowe widoki. Wybraliście znowu hotel, prawda? Tak. Z pełnym wyżywieniem. Były tam też te jakieś atrakcje dla dzieci? Yy, nie, tutaj nie było właściwie atrakcji. Znaczy, basen był, był po prostu basen. Yy, Byliśmy o tyle wcześnie, że jeszcze animacje się nie rozpoczęły, ale nie był to dla nas żaden problem, bo tak jak mówimy, dzieciakom i tak zapewniamy jakieś atrakcje. Chociaż wiadomo, jeżeli są animacje, to jest to jakieś odciążenie dla rodziców. To po pierwsze, a po drugie też atrakcja dla dzieci, bo są inne dzieci. Tak. Można tak. się spotkać z nowymi znajomymi. Aczkolwiek tutaj to był taki hotel, w którym była przewaga Polaków i Czechów i nasze dzieciaki bardzo się zaprzyjaźniły z taką parą, z takim rodzeństwem czeskim. I... czyli kontakty międzynarodowe Tak, dokładnie. Zaraliście. Czesi po prostu przyjechali wcześniej i też wyjeżdżali wcześniej i potem wielki smuteczek był jak dzieciaki rozstanie. Czech... Tak. mnie Kafalonia zachwyciła. Uważam, że ma chyba jedną z najpiękniejszych natur w Grecji. Mnóstwo zieleni. Ona tak. jest kwitnąca, ona Kwiaty, jest... Tak. Atrakcyjna, że można tylko patrzeć, prawda? Ale ma też piękne plaże, tak. ma piękne miasta i miasteczka. Czy udało Wam się zobaczyć coś, co Was wyjątkowo zachwyciło na Katalonii? No, byliśmy w, w stolicy, widzieliśmy ten bodajże najdłuższy kamienny most. Tylko nie pamiętam, czy to jest najdłuższy most w Europie czy na świecie, ale no, był bardzo długi. Można przejść o tym mostem teraz, tak. tylko kiedyś można było go przejechać samochodem, ale Aha. rzeczywiście jest drugą, długą mostową ścieżką, przez, przez idziesz przez morze. Tak, tak, oczywiście przeszliśmy go w całości, potem z takiego wzgórza można sobie było zobaczyć, jak on wygląda w pełnej okazałości. Widzieliśmy to specjalnie pod dzieciaków, odwiedziliśmy jaskinie, dwie jaskinie, Ar... Ona się nazywa Dragotari, i druga się nazywała Melisani No, w każdym razie zobaczyliśmy dwie jaskinie. No, były naprawdę potężne. Takich jaskini jeszcze nie widziałem. Się... Dzieciakom się oczywiście bardzo podobały. Różnica temperatur też się dzieciakom podobała. Gdy... Chłodek. Takiego... tak. Także to było naprawdę fajne. Przed... A pływaliście troszkę wokoło wyspy czy tego typu wycieczki Was nie, jeszcze nie interesują? Interesują, aczkolwiek tym razem się nie trafiło. To, co robiliśmy, to pływaliśmy w tej jednej jaskini. Tam można było sobie popływać. Pan, tam, pan wioślarz śpiewał nam piosenki jakieś greckie, które się roznosiły echem w tej jaskini. To było ciekawe doświadczenie. Ale dla dzieci to na pewno była atrakcja. Tak. To była duża atrakcja dla dzieci. Szukali nietoperzy, tak, czy gdzieś tam do, dostrzegą nietoperzy. I całkiem przypadkowo, jadąc z jednej jaskini do drugiej, znaleźliśmy takie muzeum modeli statków, gdzie okazało się, że to jest takie prywatne muzeum, które założył Grek. Jakby właściwie wszystkie modele, które tam stały, on zrobił własnoręcznie. Tych modeli tam było kilkadziesiąt. Niektóre modele miały po kilka metrów długości, wysokości. Chłopaki się zachwycili? Tak, chłopaki się zachwycili. Pan nas oprowadzał, pokazywał. Tam były jakieś takie typowo greckie jednostki, ale był nawet Titanic, tak. A to zupełnie przypadkowo tam takie. Takim przypadkowo, się. bo no właśnie w Grecji, Grecji tego nie było. W Grecji można skręcić w lewo, w prawo i nagle tak. odkryć coś dla siebie zupełnie innego, czego nie ma w przewodnikach, albo o czym nie mówił jeszcze rezydent. Tak, a to tutaj, jest też cudne. Tak, a tutaj to nas skusiło bo po prostu na parkingu stał taki ogromny model, yy, jakiegoś statku. I my pojechaliśmy do tej jaskini, ale już zapamiętaliśmy, że jak będziemy wracać, musimy zobaczyć, co to jest. No i okazało się, że to takie prywatne muzeum statków. No. Jedzenie może niepokoić się rodziców, którzy wybierają się w podróż do Grecji. Co moje dziecko tam będzie jadło? Jakie jest Wasze doświadczenie w tej sprawie? Znaczy, o tyle dobrze, jeżeli jest hotel z, powiedzmy z all Inclusive, że jest duży wybór. Chociaż dziecko najczęściej... paluszkie może wskazać, co chce jeść. Tak, chociaż w przypadku moich dzieci to się najczęściej kończy tak samo czyli talerz makaronu, sosem, frytki i tyle tam próbujemy ich nakłonić, oczywiście do jakichś warzyw, no to się różnie. Tu znowu, znowu jest przekupstwo, tutaj zjedz trochę warzywa, dostaniesz deser albo lody znowu, także Ale jest wybór w hotelu. Tak, jest dużo Bardzo wybór. dużo różnych rzeczy, mięs, makaronów, także dań lokalnych, ale to raczej dzieci jeszcze za wcześnie, żeby zainteresować. Tak, ale na przykład jakąś rybę y, chętnie zjedzą, nie? Super. A jed, jedliście też, mówiłeś, byliście w innych miejscach poza hotelem. Co wtedy dzieci jedzą? Mm, no wtedy, no, tutaj niestety będę trochę mądał bo często bywa tak, że zamawiamy wiele różnych rzeczy, przystawki. Popróbować. Tak. Mm -hmm. No i dzieciaki najpierw mówią, że coś chcemy i tak potem się kończy na tym samym. Na Czyli frytkach. My wszystko musimy zjeść, a oni jedzą frytki, nie? Ale to jest etap życiowy, tak? no. to jest etap życia, oni etap przechodzi. Tak, oni po prostu tu sobie ugryzą kawałek ryby, nie smakuje, to nie, to nie, no i w końcu frytki, a my zjadamy po czwórne porcje. Mówiłam i zwracam na to uwagę, że w tawernie jest menu dziecięce, sam mówiłeś, że Grecy są bardzo dzieciom przychylni, tam jakieś nuggetsy, jakieś mm -hmm. frytki, tak. jakieś deserki, jakieś, jakaś zupa pomidorowa zawsze się znajdzie, więc dziecko z głodu w Grecji no, na pewno nie. Nie, nie umrze. Nie umrze. Tak. Za to słodyczy jest dużo. <laughs> I atrakcji słodyczowych. Tak. Deserki y, zawsze w jakichś pucharach stoją, jakieś galaretki, kremy, no tego jest cał, całe, cała masa, zresztą ja sam E, często się na to skuszę. Gdzie nie wyglądasz, powiem ci, tak. Dużo biegam. Wyglądasz jak szparaczek. Dziękuję. E, dużo, dużo biegam, także ja to potem wypalam, ale, ale faktycznie. Ale pokus jest dużo. Tak, jest dużo, gdzie w Polsce jakby nie uznaję czegoś takiego jak deser. No, po prostu jem obiad i koniec. To tam, jak jestem dwa tygodnie, to bite dwa tygodnie dziennie, deser musi być. No. W Grecji dzieci kochają lody. Które też ze względu na temperaturę są idealne, tak. ale i lodziarnie, i miejsce, gdzie tak. można lody kupić, więc. A owoce, takie rzeczy, dzieci Twoje sięgają czasami, tak. bo zawsze w hotelu też jest wybór tak. wszelkich owoców. Tak, cała masa fantastycznych. owoców. Fantastyczny. Tak, dzieciaki uwielbiają arbuzy, melony, yy, banany. Tam z, z kwaśniejszych owoców to raczej nie omijają, ale tak, tutaj faktycznie arbuzów potrafię zjeść bardzo dużo. I ten wybór jest naprawdę. Zresztą te owoce tam smakują troszkę inaczej niż taki niż marko. Zdecydowanie, takie marketowe zdecydowanie u nas. inaczej. Hmm. Czy twoje dzieci dobrze się czuły w Grecji? mówią o samopoczuciu. A choroby tak. wam się zdarzyły jakieś? Na szczęście nic się nie zdarzyło takiego. Nie, nic się nie zdarzyło. Nie, nie musieliśmy korzystać z opieki medycznej, ale z tego co wiem, opieka medyczna jest tam dosyć, na dosyć dobrym poziomie, i dostępność też jest. Całkiem w porządku, dlatego też wybieramy ten kierunek, bo no jest to taki bezpieczny kierunek. Także wiemy, że jakby nie daj Boże, coś się miało wydarzyć, to tą pomoc uzyskamy. Mam ja wiele lat temu, oczywiście, jeździłam z małym moim synem do Grecji, który już z podróży do Grecji zrezygnował. Stwierdził, że go tyle razy przewiozłam, że już może więcej na razie nie zrobi, zrobi sobie chwilę przerwy. Ale dla mnie ta opieka medyczna, świadomość, że mam ją z zarówno um, ze strony biura podróży, które się nami opiekuje. Nie wiem, czy się uwagę, w każdym małym greckim miasteczku jest 24 godziny. Na dobę lekarz. lekarz. Mhm. E, więc można tam przyjść, zajmuje się zarówno dorosłymi, jak i dziećmi. E, ta opieka jest całodobowa. Apteki oczywiście także są, gdzie można kupić podstawowe środki. Więc jeśli rodziców niepokoi to, e, że tam nie będzie opieki, to jest mylne. Ta opieka jest ogólnie dostępna, ta opieka jest także przyjeżdżająca do hotelu, mhm. więc możemy się absolutnie bezpiecznie e, pod tym tak. względem e, czuć w Grecji. E, czy sami robicie zakupy czasami też? Czy, czy tylko korzystacie z tego, co jest w hotelu? Robimy zakupy, aczkolwiek to są jakieś tam drobne napoje, słodycze, jeszcze słodycze. <grym> bo tam dzieciakom te słodycze. No, Wyjątkowo jakichś... smakują. Tak, ale podczas wypraw, gdzie tam potrzebują energii, to mamy tam jakieś żelki, i coś im tam dajemy zawsze, nie, żeby chętnie nie. Teraz kreta przed Wami. Tak. Masz już zaplanowane, gdzie dokładnie jedziesz? E, tak, to będzie okolice Hani, bardzo blisko, ale to w zasadzie mam tylko już zabukowane noclegi w hotelu, ale jeszcze nie miałem czasu, niczego nie rozeznawałem, co chcę zobaczyć, tyle tylko, że tutaj jadę bez dzieciaków z żoną. Na tydzień. A, to nie mówiłeś, czyli romantyczny wyjazd będzie. Tak, romantyczny wyjazd. Może coś więcej pozwiedzamy. Matko, Co no. No, się czasem, będzie działo. No, taki pełny odpoczynek. A dzieci co? U teściów. Nie, super. Hania, Hania nocą. To miasto zachwyca i od strony morza, i od strony lądu. Jak się zgubicie w tych uliczkach, to no naprawdę będzie romantyczny romantyczny pobyt. E, ten własny, m, własny wyjazd, e, jak planujesz? Co myślisz? Będziecie zwiedzać, czy będziecie leniuchować? E, myślę, że pół na pół. Bo tak nie potrafię tylko leniuchować. Zawsze coś warto zobaczyć. Lubię zresztą oglądać różne rzeczy, gdzieś próbować różnych rzeczy. Także pewnie, pewnie będzie odpoczynek, ale i zwiedzanie. Co jest dla ciebie w tej Grecji takie pociągające, że do niej wracasz? No najbardziej to chyba piękne widoki i kuchnia. A co lubisz z kuchni greckiej? Znaczy... Owoce morza? Owoce morza, tak. Ryby świeże? Tak, w zasadzie nie ma chyba takich rzeczy, której nie lubię. Znaczy tak generalnie to, czy, czego unikam w życiu, to niestety warzywa, ale... Dziwisz się, że twoi synowie nie jedzą teraz? No, no nie, no wiem, że przychodzę z góry, tak. No, no właśnie, to przez ciebie jest. No pewnie tak, ale generalnie jak jestem na takich e, w czasach, to muszę spróbować wszystkiego, nie? No, taka trochę mentalność, że no napchać na talerz i... i... Ja jestem taki. Ja nie jestem wybredny. Wszystko mi smakuje, a w Grecji szczególnie. Tak? A w towernach próbujecie też przystawek tych wszystkich tak. lokalnych dań? Tak, to tak, cię tak. też pociąga. Tak, bo y, wiadomo, jedzenie hotelowe jest dobre, jest go dużo, ale w restauracji też fajnie zjeść. To jest znowu troszkę inaczej zrobione, inaczej podane, każda restauracja jest inna. Także lubimy na takim wyjeździe tak przynajmniej raz, dwa sobie do jakiejś takiej restauracji z dzieciakami. Wyjść, się wybrać. Tak. Młodzi ludzie, bo jesteś bardzo młodym człowiekiem, Dziękuję. zazwyczaj y, lubią jeździć samodzielnie. Czemu wy wybieracie biuro? Ze względu na dzieci? Mm, jak, tak, ze względu na dzieci, oszczędność czasu. Jakby Grecja, y, no Grecja to nie jest też miejsce, gdzie mogę w, w wejść w samochód i sobie tam pojechać, tak? Także mm. wolę po prostu zaszczędzić czas i stres. Y, po prostu chcę mieć to od początku do końca zaplanowane. Jest tak dla mnie łatwiej po prostu. Wygoda. I wygodniej. Tak, wygoda. A jak zamawiasz wakacje greckie, czy inne, ale dzisiaj mówimy o Grecji, to co, co jest dla Ciebie najważniejszym wyznacznikiem? To miejsce, do którego pojedziesz, klasa hotelu, który wybierzesz, okolica, która, która jest. Co, co, co Cię najbardziej skusi z oferty hmm. biura podróży? Tak, wszystko po trochu z tego, co wmieniłaś, ale najbardziej. To chyba miejsce, chodzi o, o samą hmm. wyspę, czy część wyspy, czyli generalnie, czy będzie tam coś do obejrzenia. No, musi być ładnie, tak? Hotel też wiadomo jest, jest istotny, ale ja nie jestem tego typu turystą, że to musi być, nie wiem, pięć gwiazdek i jakieś same najlepsze oceny. Hotel jest ważny, ale nie jest najważniejszy dla mnie. Najważniejsze jest, żeby było ładnie, żeby było ładniej i ciekawie. Jakbyś miał kogoś zachęcić do wyjazdu do Grecji, to co byś mu powiedział? No to powiedziałbym, że Grecja to jest po prostu pewniak, tak? Pewna pogoda, pewne jedzenie, mili ludzie i swojskość. Dziś ja życzę pięknych greckich y, wakacji. Tym razem w wersji romantycznej z, ze swoją żoną. E, musicie rzeczywiście skorzystać, że dzieci nie ma i poszaleć sobie o Grecji. Trochę już Wam zazdroszczę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem był Tomasz Jamros, który jest klientem biura Grekos. Wybiera greckie wakacje, także wakacje z dziećmi. Chcieliśmy dzisiaj o tym doświadczeniu rodzinnych wyjazdów z naszym gościem porozmawiać. To był podcast Pogadajmy o Grecji, podcast biura podróży Grekos. Zapraszam za dwa tygodnie. Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie podcastu. Pogadajmy o Grecji. Zapraszam na kolejny odcinek.